Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony żuraw.pl. Witam w kolejnym odcinku omawiania kart do wyjścia z cienia, czyli najnowszego dodatku do Hearthstone, który już 9 kwietnia zagości na naszych komputerach i telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach, gdzie można w tą grę grać. A my jedziemy z ostatnim odcinkiem z omawiania kart z tego dodatku. Już wszystkie karty zostaną dzisiaj do końca omówione. Będzie ich chyba tam jedna czy dwie więcej niż w poprzednich odcinkach, no ale tak po prostu wyszło mi gdzieś to dzielenie kart, że zostało mi na ten odcinek kilka więcej, ale myślę, że nawet jak zajmie on tak standardowo koło u mnie jak koło między pół godziny a godzinę, no to myślę, że się wyrobię z zamawianiem tego. A lecimy z pierwszą kartą na dzisiaj. Pierwsza karta to Wyprawa Łowiecka. Spell za 5 many do Huntera. Skopiuj wszystkie bestie w twojej ręce. Niestety, mimo tego, że ta karta, znaczy, że właściwość tej karty, działanie tej karty wydaje się być całkiem interesujące i ciekawe, niestety jestem zdania, że ta karta przynajmniej w standardzie grywalna za bardzo nie będzie. Dlatego, że jeśli chodzi o Huntera, wydaje się być nieco za drogą kartą. Hunter jest taką klasą, która w dużej mierze opiera się na szybkości gry, na szybkich dekach, na tempo dekach, ewentualnie na dekach midrange'owych. Archetypu kontrolnego jako tako do tej pory Blizzardowi się w Hunterze przemycić nie udało. Jedynym elementem kontrolnym w sumie w Hunterze to był Deathstalker Rexa, czyli portret Rexara z dodatku Rycerza Mroźnego Tronu, który był dodawany praktycznie do każdego deku Huntera, gdyż był na tyle mocną kartą, że dawał spore value na tak zwany late game, ale Deathstalker Rexar wypada do dziczy i w tym miejscu Hunter traci jako tako właściwości kontrolne swoje. Jedynym wolniejszym archetypem Huntera wydaje się być Agonia Hunter, czy tam Death Rattle Hunter, który może operować na większych stronnikach z Agonią, nie tylko bestiach, ale i na przykład jakichś tam mechach, przede wszystkim chyba w tym wypadku. Więc taki czar za 5 many dla deków pokrojów, no Face Hunter to może nie najlepsze, bo Face Hunter jest ogólnie raczej słabym dekiem, bardzo łatwo go skontrować, ale jakieś Beast Hunter, Secret Hunter, Spell Hunter, czy też typ standardowy Midrange Hunter, który jest jednym z tańszych deków do zbudowania i z łatwiejszych deków do nauczenia się nim grać i do farmienia rangi itd., itd. Czar za 5 many, no niestety, który sam w sobie nic nie robi na stole, a robi tylko w naszej ręce. Mimo tego, że wydaje się być sam, to zagranie wydaje być samo w sobie mocne, jednak przez to, że nie ma wpływu na stół, będzie z zagraniem niestety słabym i zagraniem niegrywalnym, ponieważ no za 5 many to Hunter chce zawsze coś zagrać na stół, czy to bestie, albo dwie bestie w to miejsce, albo bestie i czar jakiś, więc po prostu skopiowanie sobie jakichś tam bestii, które się ma na ręku za 5 many w turach tych midgame'owych nie zmienia sytuacji na stole, co dla Huntera jest tragiczną rzeczą, a jeżeli chodzi o late game, skopiowanie jakichś bestii, jeżeli gramy jakimś midrange Hunterem, no to jeżeli pomijając Savanna Hymena, który chyba jest zazwyczaj największą bestią w tym deku, no to skopiowanie jakichś tam, nie wiem, jedyneczki, czyli Kreta albo Chyżołapa, czy dwójki, czyli jakieś tam hieny, czy jakichś takich stronników, czy jeszcze w aktualnej mecie byłby to brzytwoszczęk, który rotuje do dziczy, nie jest niczym specjalnym. I owszem, Hunter potrzebuje draw'u, Hunter ma problem z draw'em, ponieważ Hunter dosyć szybko może się wysypać z kart, szczególnie te szybsze wersje, oparte na mniejszych stronnikach, bardziej agresywny. Ale i midrange'owy też potrafi się dosyć szybko z kart wysypać i potem ma problem z draw'em, problem z... ogólnie mają problemy z late game'em te karty, ta klasa i w ogóle archetypy Huntera. Ale skopiowanie tych kart niewiele daje i to jest największy ból
tej karty. Oczywiście ta karta ma dobrą synergię z Zewem Władcy Bestii. Jeżeli gramy na czystym Beast Hunterze, no to w ósmej turze można zrobić kombogenne zagranie, że zagrywamy Zew Władcy Bestii i zaraz po tym zagrywamy sobie wyprawę łowiecką, żeby sobie podwoić ilość tych bestii w ręce. Ale mimo wszystko to nadal zagranie, które nie zmienia nic na stole. Owszem, można zrobić inaczej, że zagramy w jednej turze zagrywamy Zew Władcy Bestii, a w następnej zagrywamy sobie wyprawę łowiecką, żeby skopiować te bestie i coś jeszcze na stół zagrać, na przykład, jeśli się uda. Ale to dalej nie ma dużego przełożenia na impact gry, nie ma dużego przełożenia na stół i to jest największy ból, jaki tą kartę dotyka. Chyba, żeby grał jakiś bardziej, zaczął grać jakiś bardziej kontrolny archetyp Huntera, który ciągnie grę do late game'u, który wykorzysta, będzie grał na większych stronnikach pokroju, nie wiem, Król Kruszor, czy Ondasta, czy cokolwiek innego, czyli takie duże bestie, które będą droższe niż 5 many i które będzie warto skopiować, nie wiem, może ten dinozaur 7 na 7, jak on się nazywał, naładowany diabłozaur, który ma szarżę, ale nie może atakować bohaterów. Jego można ewentualnie sobie mnożyć, ale to są, mimo że efekt takiej karty może być mocny, bo nam skopiuje na przykład Króla Kruszora i zamiast jednego mieć, to możemy mieć dwóch, ale to nie ma przełożenia dalej na stół. I dopóki Hunter nie dostanie jakichś mechanizmów pozwalających mu uciągnąć grę w late game'ie, może nie tak mocnych jak Deathstalker Rexxar, ale ogólnie mechanizmów kart, które pozwolą mu, przynajmniej pozwolą mu stworzyć archetyp karty, czy tam archetyp talii bardziej kontrolnej, nastawionej na kontrolę, na utrzymywanie stołu, na przeżywanie, na po prostu na kontrolowanie sytuacji, no to może w takim deku by ta karta pograła, bo w innym deku, no niestety, tego nie widzę. Po 5 many za taki, powiedzmy, że quasi draw card nie jest wystarczająco dobrą rzeczą, żeby Hunter i nie żeby Hunter mógł to grać, bo to po prostu jest za drogie i za wolne dla Huntera. Ale karta sama w sobie wydaje się fajna, aczkolwiek w aktualnych Hunterach wydaje mi się, że będzie niegrywalna. Jeżeli w kolejny doda i myślę, że ani w standardzie, ani w GC, że za bardzo to nie będzie grywalne. Nawet w questach Huntera i teoretycznie, żeby sobie mnożyć stronników, na przykład dobierać te raptorki, czy tam multiplikować te raptorki, które z Queen Karnassy się wtasują do deku i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to mimo wszystko spójna karta z klasą Huntera, nie jest ta karta spójna z jego mechanikami czy z archetypami, które nim dobrze funkcjonują i po prostu raczej miejsca w żadnym deku nie znajdzie niestety. Może w przyszłych dodatkach, w tych dwóch kolejnych, które wyjdą w tym roku, może coś jeszcze do Huntera wyjdzie, co sprawi, że będzie to jakoś grywalne, ale na tą chwilę tego nie widzę ani na standardzie, ani na dziczy. Na arenie, jeżeli mamy dużo bestii, to może na arenie by to jeszcze może z jedną sztukę można było wziąć dla testów, można trzeba było to potestować, bo arena rządzi się nieco innymi prawami, arena potrafi być bardziej miejscami rozgrywki na arenie potrafią być bardziej kontrolne, bardziej z wydłużającym się late game'em, więc może tam takie multiplikowanie bestii, jeżeli byśmy mieli jakieś te bestie w deku arenowym, by miało jakiś sens, ale też myślę, że raczej takie średnie to na arenie będzie, natomiast na obu formatach standardiczy raczej nie. Raczej niegrywalne, takie jest moje zdanie o tej karcie, ale być może się okaże, że będzie super grywalna, bo nieraz tak bywa z niektórymi kartami, że wielu o nich mówi, że są słabe, a potem wychodzą, że wcale słabe nie są. Ale myślę, że raczej w przypadku tej karty się tak nie okaże, ale kto wie. Lecimy dalej. Nadzorca portali, stronnik neutralny za 4 mana, 5 na 2, demon z okrzykiem bojowym, wtasuj 3 portale do twojej talii, po dobraniu któregoś z nich przyzwij demona 2 na 2 ze zrywem. Interesujące, że to jest stronnik neutralny, będący demonem.
Prawdopodobnie świadczy to o tym, że po prostu Blizzard miał sporo pomysłów na karty do Warlocka, ale że tak powiem, w każdym dodatku pakietowym ilość kart klasowych jest ograniczona, więc widocznie musieli stwierdzić, że inne karty będą oznaczone jako karty stricte klasy Warlock, a ta karta i następna karta, którą zaraz będę omawiał, zostaną kartami neutralnymi, w czym w niektórych przypadkach nabiorą nowego wymiaru. Czy ta karta jest spoko? No 5 za 2 statystyki za 4 many są dosyć agresywne, więc już same w sobie wydają się, że powinny grać w jakichś agresywniejszych dekach. Aczkolwiek myślę, że nie tylko tak, na pewno to może pograć w jakimś Warlocku, który by próbował korzystać z tych demonów 2-2 ze zrywem, ponieważ może to być dobry mechanizm do tradowania stronników przeciwnika, szczególnie jeżeli w mecie będzie sporo deków na tokenach, deków agresywnych, to takie demony ze zrywem 2-2 mogą być super opcją do tradowania właśnie z takimi dekami, które mocno swarmują stoły. Natomiast to może pograć w deku, w którym będzie funkcjonować plot twist, czyli zmiana akcji na polski chyba, czy zwrot akcji chyba, czyli że wtasowujemy rękę do deku i dociągamy na rękę tyle kart, ile wtasowaliśmy. Ponieważ w tym momencie z plot twistem ta karta może fajnie sprawić, że możemy dociągnąć te trzy portale od razu z deku i przywołać sobie w sumie statystyki 6-6 na stół za dwa many, więc to wydaje się ok. Okrzyk bojowy kombi się oczywiście chociażby z królewskim Elekiem, więc można sobie zwielokrotnić ilość tasowywanych portali do deku, jeżeli gralibyśmy w takim dziwnym Warlocku. Do tego, ponieważ to jest stronnik neutralny, niekoniecznie musi grać w Warlocku, może grać w Szamanie na przykład, gdzie mamy żywiołaka pogłosu, który owszem wypada do dziczy, ale na dziczy może to pograć. Żywiołak pogłosu może zdublować okrzyk bojowy tego stronnika i wtasować dużo więcej tych demonów, znaczy tych portali przywołujących demony i można, nie wiem, może szaman próbować budować taki token deck na demonach równie dobrze. Do tego może to pograć na przykład w Łotrze, gdzie Łotr ma dużo synergii z wtasowywaniem kart do talii i takim, ponieważ zwiadowca Faldorei, który jest koboldów i katakumb, wypada też do dziczy, no to jakiś Miracle Rogue z nadzorcami portali, z demonami, z Rushem, może w to miejsce pograć. No owszem, demony z Rushem nie wydają się być takie mocne jak te pajączki 4-4 ze zwiadowcy, ale z drugiej strony one mają Rush, więc są pod tym względem lepsze do tradowania stronników w agresywnych dekach, więc to też może mieć swoje znaczenie. No i Łotr będzie miał spore synergie właśnie z stosowaniem kart, bo ma tego rekrutera laboratorium. Też może używać królewskiego Eleka i innych kart, które sprawiają, że tych kart stosowujemy więcej. Poza tym licytator i tak dalej, dobieranie kart też może być fajną rzeczą. Więc tutaj można też łatwo by było w Łotrze swarmować stół takimi rzeczami. Do tego na przykład, jeżeli jeszcze wrócimy na chwilę do Warlocka, te portale ciekawie się kombią z legendą Rafama, ponieważ Rafam po wtasowaniu kart do tego, rzucenie Rafama sprawia, że zamienia nam te karty w ręce i w deku w karty legendarne, więc no można po prostu, Rafa może nam dać więcej legendarek dzięki tym portalom, które w deku się znajdują. Więc karta wydaje się grywalna jak najbardziej, karta wydaje się być ciekawą opcją do tempo deków, szczególnie do deków, które mają jakieś synergie z wtasowaniami albo synergię z drołem. Warlock ma synergię z drołem, bo ma hero power polegający na tym, że jest drołem.
No i mój ten plot twist, czyli ten zwrot akcji, może też tutaj dużo pomagać w tym, żeby swarmować stół tymi demonami. No i jeszcze ma synergię z demonami, dodatkowe buffy na te demony może rzucić. A na dziczy tym bardziej, bo tam jest Gul'dan, który może te demony wrócić na stół, jest Mal'Ganis, który może te demony buffować, więc tutaj opcji jest sporo, żeby coś z tym podziałać. No i w przypadku, to nawet może pograć i w niektórych typkach Paladyna, bo na przykład w Secret Paladynie mogłoby to pograć z tym sekretem, który jeżeli zaatakujemy, znaczy jeżeli zaatakuje nas wróg, znaczy zaatakuje nas przeciwnik, to nasi stronnicy dostają chyba plus 2 czy plus 3 do zdrowia. Z tym nowym sekretem Paladyna, no dzięki temu ten demon by miał większą ilość zdrowia i by nie, na przykład nie został wykoszony przez jakąś obszarówkę pokroju konsekracji, czy przez jakiegoś stronnika z dwójką ataku, więc tam w jakimś Secret Paladynie na tokenach też może gdzieś tam sobie spróbować zaistnieć. No to tym plusem tej karty jest, że jest kartą neutralną i w kilku różnych archetypach może pofunkcjonować. Może nawet i w token druidzie, który ma jakieś tam buffy do stronników też może sobie to pofunkcjonować, bo też można dzięki niemu będzie swarmować stół demonami, no i może demon token druid też gdzieś, czy demon token heal druid jakiś się może pojawić. A drugą kartą powiązaną z tą kartą, ponieważ jest jakby mocniejszą wersją tej karty, jest za 6 mana stronnik, 5-6 demon, obstawa portalu, który ma dokładnie ten sam okrzyk bojowy, czyli wtasuj 3 portale do twojej talii, który przyzywa demony 2-2 ze zrywem. No mocniejsza wersja w statystykach, z taką samą mechaniką. Może to pograć w sumie razem z tamtą kartą, może również pograć na arenie, bo to wtasowywanie portali, dawanie nam stronników 2-2 ze zrywem może też się przydać i zarówno arenowo. No jeżeli takie deki z tymi przywołujące te demony będą funkcjonować już bez względu na jaką klasę, to myślę, że obaj ci stronnicy mogą sobie pofunkcjonować. Ten jest trochę wolniejszy stronnik, ale ma większe body, więc także może funkcjonować po prostu w demon deckach jako dobry demon, który daje jeszcze inne demony, więc tutaj dodatkowa synergia. Na arenie tym bardziej może pofunkcjonować jako dobry demon. Jeszcze jak mamy synergię z demonami, jakieś typu buffy, no to jak najbardziej też jest opcja ciekawa. No i obaj ci stronnicy w tych samych archetypach deków mogą pofunkcjonować. Trochę zastanawiające, że tutaj jest to karta rzadka, tutaj epicka, no ale to już taka decyzja Blizzarda. Tak to wygląda. Co tu dużo się rozwodzić nad tą kartą, nie ma. No, obie są do siebie bardzo podobne, trochę różnica w koszcie many, różnica w statystykach. Obie mogą też pograć w event deckach, co też jest ciekawą opcją na dziczy, żeby sobie pograć w event deckach. Może to też być interesujące rozwiązanie. Ale tak naprawdę meta pokaże, czy to faktycznie będzie miało jakiś sens i czy to faktycznie będzie miało jakieś znaczenie. No ten jeszcze w Łotrze jako, no też może pofunkcjonować, bo ma dobre body i dodatkowe wtasowywanie kart jak najbardziej może być też tam w Łotrze. Okej. Dobra, i lecimy dalej. Czwartą kartą na dzisiaj jest Niezłomny Złoczyńca. Za 5 mana stronik 3 na 6 zagonią. Przyzwij tego stronika ponownie, jeśli ma 4 lub więcej ataku. Interesująca karta. Z racji tego względu, że ma kilka ciekawych synergii, myślę, o których warto wspomnieć. Przede wszystkim ogólnie handbuff Paladyn byłby ciekawą opcją, bo jeżeli uda nam się zbufować z tego stronnika już będąc, żeby był na ręku, no to zagrywając go za 5 many, tylko na przykład 4-7 dzięki zagraniu wcześniej uczestnik areny chyba się nazywa ta karta, dobrze nie pamiętam, czy uczestniczka areny, która jest stronnikiem 3-4, który bufuje nam stronników w ręce o plus 1, plus 1. Może zacząć być grana dzięki między innymi tej karcie, bo wtedy z tą agonią no ten stronnik po prostu przyzywa się ponownie na stół, jeżeli zginie.
I to chyba z tymi samymi statystykami, więc albo już bez statystyk, ciężko mi powiedzieć, ale chyba, a możliwe, że bez, ale przyzywa się ponownie w każdym razie. Więc, ale też można go zbufować wtedy na przykład przed trade'em jakimś abusive serżantem na przykład, czy innymi stronnikami, którzy dają buffa, nawet buffa na jedną turę, albo buffa stałego. Więc tutaj można dawać te buffy temu stronnikowi, on będzie za każdym razem wracał na stół, jak zginie. Do tego fajnie się kombi, znaczy jego agonia dosyć ciekawie się kombi z trupicielem, czyli z tą legendą z poprzedniego dodatku, która pożycza sobie agonię od trzech stronników i potem startuje z tą agonią, ponieważ no, agonia tego stronnika sprawia, że tamten trupiciel, mając więcej, znaczy 4 i więcej ataku, no, z automatu wraca już przynajmniej raz sam siebie na stół. A w połączeniu na przykład jeszcze z umiejką Astral Tigera albo z tej nowej prowokacji druida, czyli ze świetlistokorym, może zapadać w letarg i wracać, czy tam w uśpienie, i wracać na stół kilka razy w ciągu rozgrywki, co może prowadzić do dawać jeszcze szansę na jego duplikowanie na stole, więc tutaj ciekawe efekty z tym też można by było popróbować. Przy okazji interesującą tą kartą może być w przypadku quest Łotra na dziczy, dlatego że quest Łotra na dziczy ustawia atak wszystkich stronników na 4, czy tam już dokładnie nie pamiętam, bo tych nerfów quest Łotra było kilka. W każdym razie na pewno ustawia atak stronników na 4 wszystkich, więc z automatu jego agonia jest aktywowalna. I on za każdym razem w questie, po zagraniu questu Łotra, ten stronnik zawsze będzie na agonii, wraca na stół, więc praktycznie dopóki nie dostanie silensa, będzie niezbywalny ze stołu, co może być ciekawą, interesującą opcją w przypadku questu Łotra, no bo stronnik 4-6, znaczy nie, tam 4 ileś, no bo zdrowie się zmniejszy wtedy, bo oni to mają mniejsze zdrowie, już nie pamiętam, jakieś 4-2 czy 4-3. Ci stronnicy w każdym razie no, będzie miał zawsze 4 ataku i zawsze będzie wracał na stół, więc to jest interesująca opcja właśnie do quest Łotra. Karta jest ciekawa. Arenowo powiedziałbym, że po statystykach patrząc, to statystyki 3-6 są dobrymi statystykami dla kosztu 4 mana. Ta agonia na arenie niekoniecznie będzie aktywowalna, bo może być ciężko o buffy. Zależy jaką klasą gramy, w niektórych klasach no niestety ta agonia będzie niespełnialna, więc tutaj będzie ciężko, ale w niektórych klasach te buffy mogą być, to jeśli takie buffy w drafcie arenowym mamy, można brać, bo jak nie mamy tych buffów, czyli może jakiegokolwiek, czy ze stronnika, czy buffa z czaru, no to bym nie brał, no bo 3-6 za 5 many nie jest dobrymi statystykami dla takiego kosztu. Więc tutaj karta arenowo dyskusyjna, sytuacyjna, co może sprawiać, że będzie średnio grywalna. A mówię, dzicz czy standard, karta wydaje się być ciekawa, ale też nie we wszystkich klasach, nie we wszystkich archetypach. Myślę, że właśnie paladyn, myślę, że właśnie jakiś tam druid może z tego pokorzystać, może jakiś łotr również, może jakiś tam hunter. Chociaż Hunter to może nie, jakiś Warrior. Priest, no Priest w Silence Priście to nie pogra. Wagonia Priście, no Wagonia Priście już może prędzej, tylko u Priesta gorzej z buffami do stronników. Ale na pewno Palady i na pewno, Szaman może gdzieś tam, to też jeśli ma buffy do stronników, może tego popróbować. Klasy, które mają dobre zagranie z buffami do stronników, albo z ustawianiem ich zdrowia. Bo można mu przecież zmienić zdrowie z życiem, tak? Na przykład jakimś szalonym alchemikiem, czy innymi kartami, które zmieniają zdrowie z życiem, więc tutaj ona może gdzieś tam sobie wrócić na stół. W sumie Priest też by mógł, jakby wewnętrzny żar na niego zagrał, to sprawić, że agonia będzie u niego aktywowalna, więc no, szanse i kombogenność tej karty pod niektórymi względami jest całkiem wysoka. Karta wydaje się fajna, ale czy
będzie miał na tyle siły przebicia, żeby zaistnieć w jakichś dekach, no ciężko mi powiedzieć, bo to dużo akurat w kartach za 5 many, czyli takich midrange'owych, będzie dużo zależało od mety. Jeżeli meta będzie taka bardziej midrange'owa, pod kontrolę, no to ta karta może grać. Jeśli meta będzie bardzo szybka, no to będzie ciężko z grywalnością takich kart, bo one po prostu są dosyć drogie. I w to miejsce lepiej będzie na przykład grać jakieś taunty, czy jakieś removale, czy jakieś obszarówki, które będą nas po prostu chroniły przed agresją przeciwnika, a tutaj w tym przypadku taki stronnik przed agresją nie chroni za bardzo, za to ewentualnie może stwarzać presję, więc to zależy od tego, co, jak to będzie wyglądało po wyjściu dodatku. Kolejną kartą w tym dodatku jest karta Introligator Zaklęć, która jest kartą neutralną za 2 many, 3 na 2 stronnik Komoni, który na okrzyku bojowym dobiera kartę, jeśli mamy obrażenia od zaklęć. Interesująca karta, która teoretycznie może pograć w jakichś tempo dekach, szczególnie w tempo mage'u i w dekach, które mają w jakiś sposób powiązanie z obrażeniami od zaklęć. Przede wszystkim w magu, dlatego że mag ma najprościej, jeżeli chodzi o stworzenie sobie obrażeń od zaklęć na stole, czy to z jakiegoś innego stronnika, jak na przykład Blood Mage Talnos, czy to, nie wiem, Kobold Geomanta, jeżeli ktoś grał, czy ten żywiołak 0 na 6, który daje obrażenia od zaklęć, który będzie nową kartą w tym dodatku. Czy jeszcze jakieś inne karty, które te obrażenia od zaklęć dają? Dlatego, że mag ma tego najwięcej, tych synergii z tymi obrażeniami od zaklęć, więc może pograć sobie w jakimś tempo magu, ponieważ jeżeli mamy te obrażenia od zaklęć, no to draw karty jest i statystyki 3-2 wydają się być ciekawą opcją. Oczywiście nie tylko mag może tej karty poużywać, bo i może na przykład. Teoretycznie na przykład szaman może jej używać, dlatego że jeżeli akurat nam się poszczęści i zagramy totem, który ma obrażenia od zaklęć, no to jeżeli ten totem dożyje do następnej tury, w którym będziemy mogli rzucić tego pana, no to mamy dodatkowy draw karty, co też się może przydać. W Hunterze też mogłoby to pograć, jeżeli by na przykład skombić to z łukiem, który wypada z nowej legendy Huntera, czyli z Verisy Bieży Wiatr, czy tam z Windrunner, która też może być ciekawą opcją na granie w Hunterze, ale myślę, że przede wszystkim mag i ewentualnie szaman mogą najbardziej z tego pokorzystać, bo oni mają dostęp do największej liczby czarów z direct damage'em i do największej liczby stronników, którzy mają obrażenia od zaklęć. Dlatego też w przeciwieństwie do Upiora Mrozu, który był stronikiem 3-4 zatrzymany i znaczy dobierał nam kartę, kiedy mieliśmy zamrożonego stronika, ta karta wydaje mi się, że może być nieco lepsza i może mieć łatwiejszy place. Łatwiej będzie zrealizować jej warunek aktywacji okrzyku bojowego, bo w przypadku maga na przykład powiązania z zamrażaniem nie były aż takie duże, bo nie było aż tak dużo kart, które pozwalały zamrażać przeciwnika, czy stronnika przeciwnika, żeby ta umiejka z Upiora Mrozu była aktywowalna, więc on często gęsto nie funkcjonował w dekach, dlatego że po prostu ciężko było mu skombić tą umiejkę i często po prostu był zagrywany na stół jako karta 3-4, która z statystyki same w sobie miałaby ok, ale no, statystyki 3-4, które są dobre na arenie jako place czysty bez aktywacji umiejętności na arenie byłby ok, no niestety w rozgrywkach rankingowych na standardzie czy na dziczy, no to niestety to jest za mało. Więc ten Upiór Mrozu za bardzo nie pogrywał. Tutaj, jeżeli chodzi o obrażenia od zaklęć, nieco łatwiej spełnić te warunki, żeby te obrażenia od zaklęć były. Więc jest prawdopodobne, że ta karta może pogrywać, jeżeli będą grały takie tempo deki, które na obrażeniach od zaklęć będą się dosyć mocno opierać. Myślę, że przede wszystkim jakiś tempo mage, ewentualnie jakieś tempo deki szamana.
czy te deki szamana oparte w dużej mierze na czarach kierowanych, tak jak był kiedyś agroszaman, który częściowo wysformował stół, a później dobijał różnymi czarami kierowanymi. Tak, i w takim czymś może to ewentualnie pofunkcjonować. Lecz arenowo karta wydaje się też nie być taka zła, no bo 3-2 statystyki są w miarę okej, ponieważ wywierają sporą presję, natomiast giną od innych dwójek, więc tutaj z przeżywalnością gorzej. Ja tam wolę statystyki 2-3 na przykład, jeżeli chodzi o statystyki arenowe, ale 3-2 statystyki też nie są złe, więc na arenie można grać, nawet jeżeli obrażeń od zaklęć nie mamy, a jak mamy, no to dodatkowy draw jest super, super rzeczą. Aczkolwiek przede wszystkim karta pod jakieś deki, które by funkcjonowały w Constructed. Czy będą funkcjonować, ciężko powiedzieć, bo zależy, czy wystarczająco dużo będzie synergii z obrażeniami od zaklęć, żeby to działało. W niektórych dekach, no w kontroli myślę, że to raczej nie będzie grało, bo w kontroli chyba byłoby lepiej wsadzić po prostu Talnosa do deku, który zawsze daje nam obrażenia od zaklęć i który praktycznie zawsze da nam dobór karty, mimo słabszych statystyk, ale jest pewniejszy pod względem właśnie swoich umiejętności. Tutaj ta karta ma lepsze statystyki i wywiera większą presję, ale z drugiej strony, no to dobranie karty jest no takie, powiedzmy, sytuacyjne, więc tutaj w kontrolnych dekach myślę, że to może raczej nie pograć, natomiast w jakichś szybszych tempo dekach gdzieś tam swoje miejsce może znaleźć. Dobra, lecimy dalej. Zamaszyste uderzenie. Spell do Warriora za 2 many. Daj stronnikowi opis. Zadaj również obrażenia stronnikom znajdującym się obok celu ataku. Ciekawy, interesujący czar. Wypada krwawa brzytwa do dziczy. Więc wojownik z jednej strony traci trochę obszarowych efektów oddziałujących na stronników. Tutaj w to miejsce wchodzi ten czar, który może być no, dużo ciekawą opcją do deków opartych raz na raszu, czyli na zrywie, opartych na mechach, ponieważ jeżeli gramy portret doktora Booma w takim deku z mechami, no to one mają zryw, więc też się fajnie kombią, ewentualnie się kombią też ze stronnikami z szarżą, czyli na przykład z elitą Korkonu, którą można też użyć do wytradowania nawet 3 stronników z 4 życia jednocześnie, jakby tak się dało. Więc przede wszystkim skorzystają na tym wolniejsze archetypy wojownika, jakieś midrange tudzież kontrole wszelkiego rodzaju, czy to standardowe, czy to na dziczy Baku, no Baku nie, Even ewentualnie, Even Warrior. Ale może być to fajna karta, bo raz, że pozwoli wytradować do 3 stronników naraz, jeżeli dobrze nam pójdzie. Jeżeli na przykład rzucimy takiego spela na jakiegoś stronika z raszem, chociażby nawet na wściekłą Orgenkę 3-3, która będzie potrafiła wytradować nawet 3 stronników, ale można też rzucić na przykład na Dariusa, co nie dość, że zabije na przykład jakiegoś stronika, to jeszcze zrani kolejnych 2, albo też ich zabije, ale buffa dostanie tylko z jednego, bo ponieważ on ma wymóg, że musi zabić, zaatakować i zabić, a w tej mechanice to nie podziała tak, że zabija 3, to dostaje buffa od razu z 3, ponieważ on zaatakował tylko jednego, więc tutaj zaatakuje jednego stronnika, jednego zabije, dostanie buffa za jednego stronnika, ale może jeszcze poranić albo zabić 2 kolejnych, zawsze to jest na propsie. Taka karta się też kombi ze stronnikami z Rushem i z legendą Warriora z poprzedniego dodatku, czyli z tym nosorożcem Akalim chyba, który jeżeli narzezi, dobiera nam stronnika z zrywem i daje mu plus 5, plus 5. Jeżeli rzucimy na tego nosorożca ten czar i on zaatakuje 2 czy 3 stronników i zrobi overkilla na tych stronnikach, no to dostaniemy 3 karty z raszem, każda z buffem plus 5, plus 5, co jest bardzo, bardzo mocnym efektem. Do tego też, jeżeli chodzi na przykład o efekty leczące, ciekawa opcja przy mech dekach czy kontrolnych dekach. Ciekawa opcja z Ziliaksem, ponieważ jeżeli mamy Ziliaksa, to nawet jeżeli na samego Ziliaksa rzucimy ten czar,
no to potrafi nas uleczyć nawet Z9, a jeżeli złączymy go magnetyzmu z jakimś innym mechem, będziemy miał większe statystyki, to może być ciekawa opcja na takiego heala prawie że totalnego, prawie jak w Reno dekach. Onegdaj, kiedy święcił swoje triumfy na standardzie gadżetom i tam były deki na Reno Jacksonie. No tutaj możemy mieć coś podobnego do Reno Jacksona, tylko z Ziliaksa, który będzie bardzo miał mocne statystyki leczące. Więc jest to fajny czar, który może sprawić, że granie przeciwko Warriorowi może być bardzo upierdliwe. Już pamiętamy z aktualnej mety, że granie przeciwko Mega Colliderowi, czyli Mega Zderzaczowi broni, która sprawiała, że trzeba było uważać, jak się ustawia stronników na stole, kiedy mamy ich więcej niż dwóch lub trzech. Ponieważ mega zderzacz mógł nam narobić niezłego kuku. Tutaj, jeżeli jeszcze oprócz mega zderzacza będą kontrolne deki Warriora używały tego spela dla stronników z rushem przede wszystkim, tutaj może być naprawdę ciężko z pozycjonowaniem stronników na stole, trzeba będzie bardzo na to uważać, bo to może nas drogo kosztować. Do tego, na przykład, jeżeli jeszcze w jakiś sposób Warrior miałby możliwość użyczenia tego czaru, tego i funkcjonalności tego czaru jakiemuś stronnikowi z trucizną, to też opcja bardzo dobra, bo wtedy też stronnik z trucizną tradując jednego stronnika zrani dwóch kolejnych, czyli ich zabija, więc to też jest spoko do takich tradeów. W Big Warriorze owszem też, jeżeli mamy jakąś ósemeczkę, na przykład patrząc już choćby po liczy Lich Kinga, rzucimy na stół i damy mu ten czar i Lich King zaatakuje, no to uderzając za 8 wali jeszcze po 8, za 8 sąsiednich stronników, więc to też może być bardzo ciekawe. Karta, która daje ciekawe możliwości kartom innym, bo jeżeli na przykład jest kombogena z innymi kartami, bo nawet Berserker nie zabani, tylko Warriorowy Berserker, który dostaje buffa do ataku za każdym razem, kiedy jakiś stronnik otrzyma obrażenia, no to tutaj z tą kartą dostaje te buffy do ataku jeszcze większe. Ten stronnik z Wiedźmiego Lasu, który jest tym drzewkiem, które też dostaje plus jeden do ataku za każdym razem, kiedy przyjazny stronnik otrzyma obrażenia, też może być ciekawą opcją, bo może dzięki temu czarowi dostawać tych buffów więcej, więc czar jest bardzo kombogenny. Czar sprawia, że no, Control Warrior dostaje dodatkowe mechanizmy do tradowania, które mogą być ciężkie do skontrowania. I mi się karta podoba. Karta się wydaje być bardzo ciekawa. Na arenie też nie wydaje się zła, bo na arenie danie takiego quasi buffa, też właściwie to nie jest tyle buff, co taka umiejka jakiemukolwiek stronnikowi, który będzie akurat na tej turze tradował, może też być fajną opcją, bo zranienie do trzech stronników, na przykład jeżeli tym stronnikiem zaatakujemy jakiegoś słabego stronnika i jeszcze przeżyje i zrani dwóch albo zabije dwóch kolejnych, to może być fajną opcją jak najbardziej. Więc karta jest fajna, karta jest spoko, karta mi się podoba i myślę, że będzie grywalna. W różnych archetypach wojowników, teoretycznie nawet można byłoby to do jakiegoś szybkiego wojownika, do jakiegoś tempo deku też to wsadzić, po to, żeby na przykład móc konkurować z agro, w sensie poświęcając jednego naszego słabszego ziutka, wytradować trzech stronników po stronie przeciwnika, co może być dobrą kontrą także na jakiś token deki. Więc to karta bardziej pod midrange, bardziej pod kontrolę, tak w pierwsze wrażenie przynajmniej sprawia. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś to wrzucił nawet do jakiegoś szybszego deku, po to, żeby zwiększyć po prostu trade value na swoich słabych stronnikach i dzięki temu wytradować coś więcej, znaczy więcej kart jedną kartą, czy tam w sumie dwoma, bo stronnikiem i tym spelem, więc wydaje się być bardzo, bardzo ciekawe. Lecimy dalej. Tunelowy wybuchacz. Za 7 many stronnik 3 na 7 z prowokacją i agonią. Zadaj 3 punkty obrażeń wszystkim stronnikom. Ciekawa prowokacja. Neutralna, więc pasująca do wielu klas.
Przypomina nieco zmodyfikowaną wersję Chillmała, czyli tego smoka, który zadawał za 7 many, był 6 na 6 smokiem, który jeżeli na agonii zadawał 3 obrażenia wszystkim stronnikom, jeżeli miało się w ręce smoka. Tutaj nieco ma słabsze statystyki ataku, jeden punkt więcej zdrowia, koszt ten sam, i na agonii zadaje 3 obrażenia wszystkim stronnikom, ale nie ma już wymogów dotyczących, że musimy mieć coś na ręce, żeby tą zdolność się aktywowała. Ta zdolność się aktywuje po prostu, jeżeli aktywuje się agonia tego stronnika. Pamiętając, że do dziczy wyrotuje Primordial Drake, czyli pierwotny smokowiec. No, w to miejsce ta karta gdzieś tam może się wpasować. Nie jest to dokładnie to samo, bo działa na agonii, więc ma tą wadę, że może dostać Silence'a i niestety nie zadziała. Ale z drugiej strony, no, jest prowokacją, więc coś tam może zatrzymać. Jeżeli wyciągnie jakiś removal od strony przeciwnika, to może już przeciwnik nie mieć removalu, czy tam Silence'a na coś całkiem innego, co zagramy w kolejnej turze. Co może być ciekawą opcją. Agonie też fajnie to może współgrać z niektórymi kartami, na przykład u Huntera, jeżeli by powstał taki wolniejszy, znaczy Defrattle Hunter prawdopodobnie powstanie, ale jeżeli by to był taki wolniejszy deck dążący do late game'u, to ta karta fajnie się kombi z kartą 9 żyć, który jest spellem zatrzymany i który sprawia, że przywraca na stół stronnika, który zginął w tej grze z agonią i tą agonię aktywuje, więc przywraca nam taką 3-3 kopię tego stronnika, odpala jego agonię, czyli w sumie ten stronnik zginie, ale robi obszarówkę za 3, co może być ciekawą opcją przeciwko agrodekom, które by były jeszcze próbowały coś tam ciągnąć, czy przeciwko token dekom, które po raz kolejny by tam swarmowały stół w late game'ie. Kombi się z Mockomorfem, czyli tym stronikiem do szamana, który zamienia się w kopię 4-4 jakiegoś tam stronika stali. Może się zmienić w 4-4 kopię tego, zadającą 3 obrażenia po stole, więc to też może być ciekawa opcja na kontrowanie agrodeków. Może w Hunterze możemy też na dziczy to na przykład potraktować Play Deadem, czyli w 8 turze zagrać to i od razu rzucić na to udawanie trupa, żeby aktywować jego agonię i fakt, że wtedy stanie się stronnikiem 3-4, ale zrobi obszarówkę po stole za 3, za 8, w sumie za 8 many, co też może być ciekawą opcją. Czy też ewentualnie w 10 turze w Hunterze może dostać tego stronnika zatrzymany, który aktywuje agonię przyjaznego stronnika, więc też może być taką przerówką za 10 mana w 10 turze używalne. W Priście może pograć, bo w Silence Priście, znaczy w Silence Priście ogólnie w Priście może pograć, bo tam dużo ma zdrowia, więc może zostać potraktowany boskim duchem i wewnętrznym żarem po to, żeby zaatakować za sporo. Może być skombiony oczywiście z trupicielem, który może przyjąć sobie jego agonię i zadać będę i być obszarówką. Więc tutaj opcji kombienia tej karty jest dosyć sporo. Jest to przyzwoita prowokacja. Na arenie myślę, że jeden z takich pików bardzo, bardzo dobrych i jeden z takich prawie, że można powiedzieć pików pierwszego wyboru, ponieważ obszarówka na arenie jest bardzo spoko. Na arenie rzadziej się spotykamy z Silence'em, więc tutaj wyciszenie nie jest już aż tak prawdopodobne jak na Constructed. I chyba tak naprawdę wyciszenie i takie removale pokroju Hexa, Porymorpha są największą bolączką takich kart z agonią, ponieważ wtedy nie da się wywołać ich efektu. Więc to może być jedyną przeszkodą dla tego, żeby ta karta sobie gdzieś tam grała. Ale wydaje mi się, że ma na tyle dużo plusów, że może sobie pograć, szczególnie że kilka fajnych prowokacji, takich jak wypełzający w smole, skazani na Saronit, czy właśnie pierwotny smokowiec, rotują do dziczy, więc trochę tych fajnych agonii odpadło, więc w tym miejsce nowe agonie są jak najbardziej, znaczy nie agonii, tylko nowych prowokacji, starych prowokacji odpada.
więc te miejsce, jakieś nowe prowokacje są potrzebne, szczególnie jeżeli meta miałaby wyglądać właśnie tak, że będą królowały deki szybkie, czy token deki, na co się trochę zanosi, to, no to takie prowokacje z obszarówkami jeszcze jak najbardziej są potrzebne i są mile widziane. Czy to będzie grane? No meta pokaże oczywiście, meta zweryfikuje, ale wydaje mi się, że potencjał nagrywalność karta jak najbardziej ma. Co tu mamy jeszcze? Szlam kanałowy. Szlam kanałowy, kolejny stronik za 7 many, tym razem 3-5. Neutralny, bez przynależności tribowej. Gdy ten stronik przeżyje otrzymane obrażenia, przez jego kopię. Troszkę podobny do Grim Patrona, do ponurego klienta ze starych czasów, chyba tam wielkiego turnieju. Tylko że tamten był stronikiem 3 na 3 i zawsze jak był został ranny, przyzywał kolejnego ponurego klienta, czyli przywoływał stronika 3-3. Tutaj w tym przypadku jest nieco inaczej, bo ten ma statystyki 3-5. Jeżeli przeżyje otrzymane obrażenia, czyli nawet dostanie jeden punkt obrażeń, no to nie przyzywa kolejnego szlamu 3-5, tylko przyzywa swoją idealną kopię z tego momentu, czyli przyzywa stronika na przykład 3-4, później 3-3 i tak dalej, i tak dalej. Więc pod tym względem teoretycznie może być od patrona gorszy, no bo zmniejszają mu się statystyki za każdy raz, jak otrzyma obrażenia, ale z drugiej strony, jeżeli zostanie potraktowany jakimiś buffami, czy to buffami będąc jeszcze na ręku, czy to buffami będąc jeszcze na stole, czy to do życia buffami, czy ogólnie buffami do życia, do ataku, czy z zakładaniem jakichś umiejek pokroju, że dostanie prowokację, czy dostanie truciznę, czy dostanie, nie wiem, boską tarczę i tak dalej, i tak dalej. No to kiedy przeżyje zadane obrażenia, no to się skopiuje dokładnie w takiej formie, w jakiej był, czyli jeżeli miał buffy, to się skopiuje z buffami. Jeżeli miał jakieś umiejętności założone przez, czy tam statusy założone przez jakieś inne karty, to się skopiuje z tymi statusami. Więc to jest o tyle przewaga jednocześnie i to jest i poniekąd wada tej karty i poniekąd jest to duża przewaga, bo w odpowiednich kombinacjach i w niektórych archetypach, czy też w niektórych klasach, no może być to całkiem mocna karta i może mieć ciekawe efekty. Na przykład Paladyn, szczególnie jakiś handbuff Paladyn albo Paladyn polegający ogólnie na buffach, może z questem na przykład na dziczy, gdzieś tam może z tym pofunkcjonować, ponieważ będzie miał dużo, dużo buffów będzie dawał i jeszcze potem z Lynessą, Sansorą gdzieś to powiązać. I to byłoby bardzo ciekawe. Warrior może z tego korzystać, bo ma możliwości zadawania obrażeń, mechaniki Enrage, wywoływania, więc tutaj może gdzieś tam taką nową wersję ponurego szlamu. Tam szlam kanałowy Grim Patron 2.0 poniekąd, tylko gorzej z mechaniką buffów czy z leczenia. Priest może z tego pokorzystać, bo jest u niego możliwość taka, że może przecież tam podpakować zdrowie tego stronnika, czy to Power Ward Shield, czy to na przykład stronnikami dającymi buffy do zdrowia na stałe, czy to na przykład na dziczy, czy w aktualnej mecie. Może też leczyć takiego stronnika i później nim atakować i go rozmnażać, więc tutaj Priest też może gdzieś sobie pokorzystać z tego. I na przykład później rzucić combo Boski Duch i Wewnętrzny Żar, jeżeli dopakuje zdrowie temu stronnikowi wystarczająco wysoko, więc czy też będzie po prostu go mnożył. Więc karta, mimo tego, że wydaje, no, bardzo droga i wolna się wydaje, wbrew pozorom może gdzieś poszukać swojego miejsca w jakichś dekach, aczkolwiek nie będę mówił, że na pewno będzie grywalna, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy będzie grywalna. Może się okazać, że nie będzie grywalna, że w tym dodatku przynajmniej nie złapie wystarczająco dużo synergii nawet na dziczy, żeby gdzieś to mogło funkcjonować. Arenowo trochę średnie, bo 3-5 statystyki za 7 many nie są takie dobre i nawet wyprodukowanie kolejnej kreatury, czy to 3-4, czy to 3-5, znaczy 3-3, czy 3-2 po ataku tą kreaturą, czy jakimś tradzie, nie wydają się jakieś super mocne, więc na arenie być może bym tego nie brał, ale tak ogólnie też na pewno karta nie jest takim totalnym, niegrywalnym krapem, natomiast no, może być ciężko z wpasowaniem jej do jakiegokolwiek
deku w aktualnej mecie, więc tutaj jej grywalność jako taką określam na taką średnią, chociaż na pewno nie jest zła i być może gdzieś tam sobie swoje miejsce znajdzie. Kolejną kartą, jaką mamy przed nami, jest Zajadły Złomogar, który jest kartą do Warriora, mechem 2 na 2 za 2 many i ma taką umiejętkę, że za każdym razem, gdy ten stronnik zadaje obrażenia, otrzymujesz tyle samo pancerza. Patrząc na tę kartę, nie oszukujmy się, karta sama w sobie jest raczej słaba, bo w sumie można by ją sprowadzić do treści mech 2 na 2, daj nam 2 pancerza. Tak, sama w sobie karta tyle jest w stanie osiągnąć, ponieważ statystyki 2 na 2 za 2 są raczej słabe, a ta umiejka z tym pancerzem, jeżeli z niczym innym jej nie powiążemy, no niestety za wiele nam nie da. Więc to tyle, jeżeli o tej karcie samej w sobie. Natomiast przez to, że jest mechem, to raz, i dwa, a dwa, znaczy przede wszystkim przez to, że jest mechem, to można ją powiązać z bardzo wieloma kartami poprzez mechanikę magnetyzmu. Znaczy może nie z bardzo wieloma, ale z sporą częścią kart można powiązać przez mechanikę magnetyzmu, to raz, a dwa, może być fajną opcją do wyciągania z montażu Omega w kontrolnych jakichś tam Warriorach używających tej karty z portretem doktora Booma. I wtedy, kiedy powiążemy ją przede wszystkim z mechaniką magnetyzmu, na przykład z Iliaksem, ale nie tylko z Iliaksem, z innymi mechami mającymi magnetyzm również, to wtedy staje się bardzo fajną opcją, dlatego że jeżeli na przykład powiążemy ją z Iliaksem, to już nam daje fajne leczonko, ponieważ Iliaks leczy nas za 5 i automatycznie daje nam 5 pancerza, czyli mamy taki leczący swipe za 10 w sumie. A jeżeli do tego jeszcze dorzucimy na tego takiego stronnika Iliaks plus to, czy tam, no Iliaks plus to, dorzucimy jeszcze ten czar za 2 many, który był dzisiaj omawiany, czyli ten, który sprawia, że zadaje obrażenia jeszcze sąsiednim stronnikom, taki stronnik, no to Iliaks razem z tym stronnikiem na magnetyzmie może i z tym czarem może naprawdę potężne swipy robić, bo nie dość, że nas leczy, to jeszcze z lifesteala to jeszcze daje nam pancerz, więc to już jest naprawdę potężne zagranie dla kontrolnego wojownika, co daje naprawdę dużą wartość przeżywalności przeciwko jakimś agresywniejszym dekom, więc tutaj szukałbym tych zastosowań tej karty. No do tego mówię, jest mechem, więc może to montaż Omega nam wyciągać, więc nie musimy tego grać zasadniczo w deku, możemy liczyć na to, że nam wypadnie, a ponieważ jest to mech Warriora, więc ma większe szanse w mechanice tej Discovery odnośnie montażu Omega, że nam to wypadnie z tej mechaniki. Do tego, jeżeli gramy to z portretem doktora Booma, no to dostaje to Rasha z automatu, więc to też można gdzieś tam powiązać w jakiś sposób. Więc tutaj karta do Warriora jako taka nie wydaje się zła, natomiast sama w sobie też dobra nie jest. Ona jest dobra w momencie, kiedy właśnie ją kombimy z jakimiś innymi kartami, wtedy ta umiejka dostawania pancerza za zadane obrażenia wydaje się być bardzo, bardzo mocna i myślę, że będzie grała tylko właśnie w takich układach, w mech Warriorach albo w kontrolnych Warriorach z mechami, z portretem doktora Booma, wtedy to ma jakiś tam sens i ręce i nogi. Arenowo karta słaba, no 2 na 2 za 2 to nie jest dobra statystyka, bo nawet jedynki to tradują, więc tutaj bym nie widział większego sensu tego używania, no chyba że mamy jakieś mechy z magnetyzmem jeszcze, no to ewentualnie można szukać kombinacji grania tego z magnetyzmem, no to wtedy okej, okay, a tak inaczej bym tego nie widział. I to myślę, że o tej karcie to samo można powiedzieć właśnie w odniesieniu do standardu, jak i w odniesieniu do dziczy. Dobra, lecimy dalej. Dalej jest bojowa magini purpurowych. Z neutralny stronnik common za 4 many 1-6, który na okrzyku bojowym otrzymuje plus 1 do ataku za każde zaklęcie w twojej ręce. Żeby ta karta miała
przyzwoite statystyki, no to musielibyśmy mieć co najmniej, w momencie jej zagrywania musielibyśmy mieć co najmniej 3 spele w ręce, wtedy byłaby 4-6 za 4, co byłoby całkiem no, przyzwoitymi statystykami. Ale to dalej nie sprawia, że ta karta według mnie będzie jakaś super grywalna, mimo tego, że na przykład w jakichś Miracle deckach pokroju Miracle Rogue'a, czy dajmy na to, załóżmy, że Miracle Priest na przykład by gdzieś tam funkcjonował, czyli taki Priest, gdzie miałoby być jakieś większe ilości czarów i może licytator i tak dalej. Może na dziczy z tą z Lyrą Okruchem Słońca. To można byłoby to grać, bo wtedy można byłoby liczyć, że będzie miało dobrego buffa, ale mimo wszystko wydaje mi się, że mimo wszystko jednak tego miejsca w dekach nie znajdzie, bo lepszym rozwiązaniem w to miejsce chyba jest granie chociażby smokowca zmierzchu, który będzie miał buffa do zdrowia, będzie miał zawsze 4 ataku i buffa do zdrowia zależnego od ilości kart w ręce, że to bardziej grywalna opcja. Tutaj niby ten stronnik ma zawsze 6 życia, ale, no ale ataku ma różnie, zależnie od tego, ile mamy tych czarów. No chyba, że gramy to w jakimś Silence Priestie, gdzie ma te boskie duchy, wewnętrzne żary. Czy ogólnie w takim combo Priestie, który ma te, bo, który na tym najsłynniejszym u Priesta kombie będzie funkcjonował i będzie buffował zdrowie tego stronnika i atakował później. Ale myślę, że jest dużo fajniejszych sceników, które można mi w to miejsce wsadzić. Więc tak naprawdę karta niby nie wydaje się super zła, ale jej grywalność moim zdaniem stoi tutaj jednak pod dużym znakiem zapytania. Bo no, konkurencja na przykład w Miracle Watcher będzie miała sporo do tego, żeby się dostać do tego deku. Mimo, że nawet by pasowała, bo tych tanich speli, ogólnie speli sporo ma Watch w takim deku. Więc teoretycznie tego buffa 4, żeby mieć tego plus 3 do ataku dodatkowe, no to byłoby to do spełnienia. Ale mimo wszystko mogą być tam dużo lepsze karty wsadzone i dużo efektywniejsze za 4 mana, więc no jakoś za specjalnie tego nigdzie nie widzę. No co nie przeszkadza mi powiedzieć, że ma bardzo ładny art i prawdopodobnie w wersji złotej będzie to fajnie wyglądało. No ale to jest już taka dodatkowa informacja, która nie ma żadnego wpływu na samą rozgrywkę. Więc karta niezła, ale karta moim zdaniem w tym momencie niespecjalnie grywalna. Może gdzieś kiedyś, kiedy zaklęcia będą jakąś istotną częścią niektórych deków, no to może gdzieś to wygrało. No bo co, tempo mage z dużą ilością czarów, tylko że w tempo mage w slocie na 4 mana są przecież firebole, no, których raczej się z tempo mage'a nie wytnie. Może być polimorf do ewentualnie jako removal, więc no tutaj nie widziałbym tego jako za specjalnie jako tej karty w takim tempo mage'u chyba. Może w jakichś event deckach na dziczy, gdzie też dużo speli by występowało, no to ewentualnie można by to wcisnąć. Ale mimo wszystko jakoś tak nie widzi mi się ta karta za specjalnie gdziekolwiek. Arenowo raczej słabo, no bo nie wiadomo jak z tymi spellami. No chyba, że dużo speli mamy w drafcie arenowym, no to jeszcze można próbować to brać, bo 6 życia to jednak za 4 many całkiem spoko. Natomiast jeżeli tych speli akurat nie będziemy mieli za dużo, no to branie tego w drafcie arenowym też sensu za dużego nie ma. Kolejna karta jest to Strażnik Purpurowych. Za 6 many stonik 4 na 7 z prowokacją obrażeniami od zaklęć. Była wcześniej taka karta, która się nazywała Arcyma, która była za 6 many 4 na 7 i miała tylko obrażenia od zaklęć plus 1, nie grała ona nigdzie. Tutaj ta karta ma dodatkowo prowokację, co w sumie nie wiem, czy poprawia jakąkolwiek jej użyteczność, ponieważ de facto można rozpatrywać to w ten sposób, że stronnicy z obrażeniami od zaklęć ogólnie już można ich traktować jako stronników poniekąd z taką połowiczną prowokacją, ponieważ zazwyczaj przeciwnik zawsze próbuje się takich stronników pozbywać w pierwszej kolejności, czy to poprzez trade, czy poprzez removale, czy wyciszenia, więc danie tej karcie prowokacji, danie arcymagowi prowokacji, bo ta karta się nazywa arcymag, danie arcymagowi prowokacji, czy to coś cokolwiek zmienia w jej grywalności. No wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że karta może być kartą arenową ze względu na statystyki same w sobie, no i te obrażenia od zaklęć, czy tam, znaczy i prowokacje,
te obrażenia od zaklęć no, nie mają za większego sensu, aczkolwiek no, w tym dodatku był, widzę, położony dosyć duży nacisk na obrażenia od zaklęć w kilku przypadkach, nawet w przypadku Huntera, więc być może po prostu karta gdzieś tam się odnajdzie z racji tych synergii z obrażeniami od zaklęć, natomiast ogólnie bym to widział jednak jako kartę bardziej arenową niż kartę do decków Constructed. Myślę, że się raczej za dużo nie pomylę w przypadku tej karty, jeżeli tak ją ocenię, że karta arenowa, a Constructed raczej mało grywalna. Dobra, lecimy dalej. Tu jest ciekawa karta, bo to jest wirująca nawałnica, która jest neutralnym żywiołakiem 6x6 za 8 many i ma taką umiejętność, że twoi stronnicy z Furią Wichru mają Mega Furię Wichru, Mega Furię Wichru, i Furia Wichru pozwala atakować dwa razy. Mega Furia Wichru sprawia, że mogą atakować 4 razy. Karta bardzo ciężka do zakwalifikowania, no bo jej umiejętność jest bardzo mocna z jednej strony, bo Mega Furia Wichru to jest naprawdę bardzo mocna mechanika. To jest, można powiedzieć, nawet dewastująca mechanika, która bardzo rzadko w Hearthstone była spotykana. I raczej karty z nią były słabo grywalne z racji zwykle kosztu ich w manie. Z tą kartą jest bardzo podobnie, no bo ona jest bardzo droga i właściwie... I właściwie... I właściwie ciężko tutaj skombić z czymkolwiek, bo po prostu nie da się tego wszystkiego w jednej turze raczej zagrać. No i z żywiołakiem, ma synergię z żywiołakami, to szczególnie myślę u szamana może być gdzieś tam próby tego grania, bo szaman ma spela, który za 2 many, który daje furię wichru właśnie ogólnie stronnikowi, więc tam bym można szukał jakichś powiązań przede wszystkim z tą kartą. Dlatego, że można próbować jakieś dwuetapowe komba z tego wyciągnąć. No tutaj widziałem w różnych komentarzach odnośnie tej karty, że zabójca z krukowiska, czyli ten karta z klasycznego zestawu 7-5 z ukryciem, można by było, mogłaby znaleźć miejsce w granie, bo zagrywamy tą kartę, zagrywamy na nią Furię Wichru, czy zagrywamy w 9 turze tą kartę i zagrywamy coś tam jeszcze na nią, chyba w Furię Wichru. I w 10 turze zagrywamy tą wirującą nawałnicę i na przykład jeszcze Rock Bitera, który daje plus 3 do ataku, no i tam zadajemy jakieś masakryczne tony obrażeń. Ewentualnie, jeżeli przeciwnik zabezpieczy się tauntem jakimś, to w miejsce dodatkowego buffa rzucamy po prostu Shield Breakera, czyli tego stronika za 2 many, który wycisza czy tam niszczy. Chyba wycisza stronika z prowokacją, więc możemy ominąć taunta w tym momencie i ten zabójca z krukowiska może zdać nawet 28 tam punktów obrażeń, co w przypadku wielu gier może się skończyć po prostu takim two-turn killem, czyli dwuetapowym combo, dwuetapowym zabójczym kombosem. To z jednej strony, tam widziałem jeszcze, że można by byłoby to ewentualnie próbować w jakiś ciekawy sposób w szamanie albo w hunterze kombić z tym lalkarzem Geppetto, który mógłby nam wyciągnąć tą kartę, plus jeszcze na przykład Alakira będącego w postaci 1-1, dajemy tam mu jakieś buffy, bo dajemy mu tam jakieś buffy do ataku i Alakir atakuje 4 razy zbuffowany i też zadaje tony damage'u. Można to kombić to jeszcze w szamanie z jakimiś układami pokroju, że Zentimo, lalkarz Geppetto, Zentimo i to, i rzucamy po prostu na jednego stronnika Furię Wichru i ona się rozkłada na 3 sąsiednich i ci 3 sąsiedni stronnicy mają Mega Furię Wichru po prostu 3 stronnikami mniejszymi z jakąś dopałką
bijemy przeciwnika po twarzy z furią wichru, więc tutaj jest opcje w Hunterze, można to kombić też z lekarzem Geppetto i z nosorożcem, który wyciągnięty z lekarza Geppetto dawałby szarże. I tam jeszcze czemuś, co dostaje, też by dostawało czegoś tam buffa już od jakichś speli buffujących i też by zadawało 4 razy po jakąś tam porcję obrażeń, czyli blisko tam 20-30 obrażeń na twarz w takiej jednej turze i wtedy masakrujemy po prostu przeciwnika w ten sposób. Natomiast tak de facto poza takimi wymyślnymi właśnie kombami, które tutaj opisałem i które są raczej, wydaje mi się, ciężkie do zrobienia, bo musiałby to grać jakieś naprawdę ciężkie kontrole, takie, które by się przez większość czasu broniły, jak to wiadomo, w kombodekach, a potem robiły to combo, że no ciężko powiedzieć, czy taka kontrola w szamanie będzie grywała. No Shadowwalk jeszcze, znaczy w sensie dreszczołak jeszcze można tutaj coś poprowadzić z dreszczołakiem, ponieważ można pograć jakiegoś takiego dreszczołaka, którym dzięki temu jednemu mechowi, który jest 4x4 i dostaje na okrzyk powiem ukrycie do końca tury, dreszczołak może dostać ukrycie do końca tury. Dzięki tej prowokacji za 8 many 4x4 i dostającej +2/+2 za każdego stunika na stole, dreszczołak może dostać jakieś buffy na siebie. No i wtedy takiego dreszczołaka, który dostaje ukrycie i tam jakieś buffy z takich stoników rzucamy na przykład furię wichru i ten dreszczołak potem atakuje za jakieś też horrendalne tony damage'u. Więc teoretycznie jeszcze w deckach z dreszczołakiem też można by to było popróbować. Natomiast karta tak wydaje się faktycznie memiczna dosyć, bo no będzie ciężko przez jej koszt będzie ciężko sprawić, że i przez to, że wymaga stoników z furią wichru, gdzie tak naprawdę tych stoników za dużo nie mamy. No mamy Alakira, który też kosztuje 8, więc nie da się tego zagrać bez jakiejś kombinacji w jednej turze, a nawet po sobie bardzo ciężko zagrać, bo zazwyczaj no, przeciwnik nie pozwoli, żeby ten stronnik stał nam na stole w kolejnej turze, no bo grozi mu to, że dostanie naprawdę z furii wichru jakieś potężne tony obrażeń, więc zagranie tego z Alakirem jest raczej niemożliwe. Nawet w ciągu dwóch tur, bo no po prostu zresztą wtedy Alakir by bez buffów atakował tylko za 12, co może być zabójcze, ale niekoniecznie musi. Natomiast jest to żywiołak, więc ma tam jakieś synergie z żywiołakami, może być wyciągnięty z kart, które generują żywiołaki. Może mieć zmniejszony koszt na przykład z żywiołaka tej ognistej Herolda Ognistej Smugi, który też wypada do dziczy, więc tam może mieć obniżone koszty, plus jeszcze na przykład obniżenie jego kosztu z Imperatora Taurisana i gdzieś tam w jakimś combo decku na obniżonym koszcie też może gdzieś tam to pofunkcjonować. Może też mieć ewentualnie obniżony koszt, jak gramy jeszcze dalekowidzenie i wyciągnięte może być z dalekowidzenia. Więc tutaj jakieś opcje są, ale stroników z furią wichru takich czystych samych w sobie jest tylko kilku. Hearthstone'ie. No owszem, jest ten czar Wind Fury i dlatego właśnie Shaman być może będzie miał z tą kartą największe synergie, ale tak naprawdę ciężko będzie grać to prędzej na dziczy. Myślę, że będzie łatwiejsze do zagrania. Na standardzie będzie ciężko to combo, moim zdaniem, mimo wszystko, że nie wydaje się ono jakieś super rozbudowane, o ile chodzi o ilość kart, bo w sumie w tym kombie z zabójcą z Krukowiska trzeba nam zabójcę z Krukowiska, tą kartę i kartę dającą Wind Fury i no w sumie max 4 karty w sumie do zrealizowania tego komba, no tylko podzielonego na dwie tury. Tylko trzeba dążyć do momentu, w którym to kombo realizujemy i trzeba jeszcze zjechać przeciwnika do tych 28 życia, żebym nie miał więcej, ponieważ no wtedy go nie zabijemy. Więc tutaj też może być problem z niektórymi dekami, jak na przykład Warriora, który się może tam pancerzem obudować, czy Priestem, który może się wyleczyć, czy kapłanem, który, znaczy nie kapłanem, tylko paladynem, który też może gdzieś tam się trochę podleczyć, też dobudować z powodu niektórych kart, które aktualnie funkcjonują w mecie, może też tam się obudować pancerzem, więc tutaj z niektórymi klasami może być problem takie combo zabójcze przeprowadzić. Więc karta wydaje mi się na tą chwilę bardziej memiczna, ale jest interesująca, jest bardzo mocna.
Bardzo możliwe, że będzie taką uśpioną potęgą, podobnie jak Hadronox, kiedy wyszła ta karta w swoim dodatku. Nikt się za specjalnie nie zachwycał, a później dodatek chyba później już grała w Town Druidzie i była podstawą Town Druida, po prostu złapała dobre synergie z pewnymi kartami i się okazało, że można ją wykorzystywać. I tak może być z tą kartą, że w tym momencie może się wydawać niegrywalna bądź średnio grywalna, a tu gdzieś dodatek później na przykład wyjdą jakieś karty, które złapią z nią taką synergię, czy dadzą jej takie nowe możliwości, że no będzie bardzo mocno grana, aczkolwiek ja to widzę tylko raczej jako jakieś combo deki, czy to OTK, czy to takie two-turn kill combos, natomiast ciągle takie karty przeczą słowom Blizzarda, który twierdzi, że chce unikać tworzenia kart, które miałyby się być składową takich właśnie OTK deków, a to znowu dają kartę, która jak najbardziej na takie zamysły, zakusy na tworzenie takich OTK deków zasługuje i się w takie schematy wpisuje. W każdym razie arenowo karta raczej średnia, no bo 6-6 za 8 many to nic specjalnego, a z Fury of Equal na arenie no to jest raczej ciężko, więc tam niespecjalnie da się jej umiejętkę wykorzystać, no chyba, że mamy jakieś synergie z żywiołakami, tam buffy do żywiołaków, czy cokolwiek innego, co żywiołaków wymaga i potrzebuje, no to ewentualnie można dla tych synergii z żywiołakami brać, ale jednak tak samej sobie bym chyba na arenie jej nie brał. No i mamy ostatnią kartę na dzisiaj i ostatnią kartę z tego dodatku ujawnioną i z tego odcinka, jest to mikstura wiedźmy. Spell do szamana za 2 many, przybrać 4 punkty zdrowia, można powtarzać w tej turze, czyli ma echo, innymi słowy. Ciężko powiedzieć, dlaczego nie używają keywordów pochodzących z innych dodatków do opisywania tych samych mechanik w innych dodatkach. Dziwna ta polityka Blizzarda w niektórych przypadkach jest, no ale w każdym razie można powtórzyć w tej turze, znaczy, że ma echo, czyli można zagrywać ją do maksymalnie 5 razy. Jeżeli gramy to w 10 turze i możemy się wyleczyć od 4 do 20 punktów obrażeń siebie, możemy wyleczyć bądź wyleczyć naszych stronników, bądź wyleczyć częściowo siebie, częściowo naszych stronników. Więc tak to wygląda. Karta dobra do jakichś kontrolnych archetypów, oczywiście przede wszystkim do kontrolnych archetypów szamana, ponieważ szaman oprócz w sumie Healing Raina, który jest zatrzymany i leczy 12 nasz albo stronników, zależy od sytuacji. No to specjalnie healing mocnych nie ma, więc tutaj to może być przydatne, szczególnie właśnie w takich combo deckach, czy to na dreszczołaku, czy na tym żywiołaku przeomawianym przed chwilą, jakby chciał coś stworzyć, żeby przedłużyć żywotność takiego szamana, żeby mu pozwolić na to, żeby złapał kontakt z przeciwnikiem i przeżył do tego czasu, żeby można było sobie tego pasjansa kombinacyjnego ułożyć i to combo w jakiś tam jakiekolwiek zrealizować, więc karta się wydaje całkiem mocna, karta się wydaje być do grania w różnych w różnych deczkach szamana, może być widywana, bo jest ciekawym healem, który można powtarzać, więc tutaj mamy spore pole do popisu. Oczywiście jakby chcieć to grać z jakimiś innymi kartami, na przykład z licytatorem, żeby dobierać karty, to też jest ciekawa kombinacja, bo dzięki tej karcie można się wyleczyć i podobierać sobie parę kart, jeśli gramy licytatora w deku u szamana. Nie wiem, co to miałoby być za dek, ale teoretycznie można o takich rzeczach pomyśleć. Karta po prostu dobra. A czy będzie grywana, to zależy, jakie będą archetypy szamana grały w mecie. Jeżeli będzie szaman grał tak jak teraz, taki bardziej kontrolny, jak grał na Shadowwalku i Hagacie, czy taki szaman na jakichś tam innych wolniejszych archetypach, na przykład jak grał Event Szamanie, też może to grać na Dicz, no bo jest dwójeczką, więc to też może być fajną rzeczą do Event Szamana, który grał stołem i brakowało mu heala czasami, żeby przetrwać do momentu wyrzucenia jakichś innych kart, więc tutaj jest to spoko karta.
Jest to spoko karta, więc wydaje mi się, że spoko. Jeszcze przypomniałem sobie odnośnie jednej karty, więc się wrócę do jednej karty, żeby nie ominąć pewnego jednego jednej kwestii. Gdzie jest ta prowokacja? Gdzie jest ta prowokacja? O, do tej prowokacji się chciałem. Znaczy, to nie jest prowokacja, do tej agonii. Ta agonia jeszcze świetne działanie będzie miała z Kelesetem na dziczy. Przypomniało mi się, no bo Keleset daje buffa w tej karcie, więc w dekach z Kelesetem też może sobie to pograć i tam naprawdę będzie też miała ciekawą opcję. I to właściwie tyle, co miałem do dodania odnośnie tych kart. Dodatek wydaje się całkiem ciekawy, dodatek wydaje się być interesujący. Sporo, prawdopodobnie powstanie kilka nowych archetypów deków. Miejmy nadzieję, że powstaną, żeby ten Hearthstone jednak nabrał nieco innego kolorytu, żeby no, meta znowu nie zanudzała w kółko kilkoma dekami na krzyż, które będą królować w jakimś tam powodu. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Sobie i Wam życzę, żeby nam zabawa w Hearthstone'a dalej się podobała. I w tym miejscu się z Wami żegnam. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć.